Czy coraz bardziej wyszukane zabiegi kosmetyczne są w dzisiejszych czasach przeznaczone wyłącznie dla kobiet? Czy mężczyźni w rękach kosmetyczki muszą czuć się nieswojo? Nie mam takiej potrzeby. Kiedyś ja byłem młody, zawsze chodziłem do gabinetu kosmetycznego na różne zabiegi. Myślę, że może twarz trochę odświeżyć, odmłodzić, nakremować, napięknić, nabłyszczyć. Może coś takiego. Nie interesuje mnie to, nie zajmuje się, nie mam na to czasu. Że mężczyzna w gabinecie piękności może czuć się całkiem dobrze, wie Andrzej Pongowski, który zgodził się być podglądanym przez kamerę Pytania na śniadanie. Będziemy dzisiaj robić fotohealift. Jest to zabieg złuszczający, wygładzający, przeciwzmarszczkowy, regenerujący. I dlatego będziemy używać specjalnej lampy, lampy LED. Wiele lat temu mówiono mi o tym, wiesz, ale to nie męskie, kremować się tu, manikiury, jakieś takie rzeczy. To jest nieprawda. Dzisiejsze życie, dzisiejszy świat, dzisiejsza, może być, nie chcę powiedzieć moda, bo to nie jest moda, wymaga bycia zadbanym. To jest bardzo ważne. Pierwszym etapem zabiegu będzie zmycie, dokładne zmycie wszelkich zanieczyszczeń na skórze. Użyję tutaj mleczka. Wie pani, ja tutaj traktuję zawsze jak zmywanie takich wszystkich moich zanieczyszczeń psychicznych. Początkowo, te 10 lat temu, kiedy zaczynałam, klient, mężczyzna był rodzynkiem. W tej chwili mężczyźni się zorientowali, że tutaj nie tylko trzeba szukać urody, ale na pierwszym miejscu szukają odprężenia, odstresowania. Można mówić w czasie zabiegu? Zazwyczaj wszystkie osoby leżące na łóżkach kosmetycznych relaksują się i nie mają ochoty na rozmowę. Zaczynam się relaksować. Zawsze się zachwycamy kobietami. Panowie, my też możemy być piękni, zdrowi i wspaniali. Korzystajmy z tego, to jest wspaniały relaks, wspaniały odpoczynek. A poza tym efekt jest taki, że się czuje świeższy i lepszy. Andrzej Pongowski, którego przed chwileczką widzieliśmy w roli modela. Mission Impossible. Tak. Na końcu maski. Jest z nami Robert Leszczyński. Witam. Również. No i w tym gronie rodzynka, można by powiedzieć, Hanna Bakuła. Andrzej, ja zacznę od razu od ciebie. Czujesz się wypiękniony po tych wszystkich zabiegach? Nie, no przede wszystkim prawda jest taka, że to nie był specjalnie zabieg na potrzeby programu. Ja chodzę rzeczywiście od wielu lat do kosmetyczki. Zaczęło się w ogóle od manikuru, bo w pracy grafika, w pracy malarza, te ręce cały czas są narażone na wodę, na różne farby, na takie rzeczy. Mi zawsze to przeszkadzało. Także pierwsze rzeczy, jakieś kontakty, to był manikur, oczywiście farbowanie włosów, zresztą widać dzisiaj skutki. Nie polecam. Natomiast kosmetyka tak, właśnie poznałem Jolę Zwolińską wiele lat temu i tak jakoś związałem się z jej gabinetem, z jej firmą. Tam się czuję dobrze, tam się nie czuję, bo to dla mężczyzn jest ważne, żeby to było takie miejsce, które nie jest eksponowane, na zasadzie, że trzeba się gdzieś tam, nie wiem, w to wszystko wpasować. Także to jest dosyć mimo ważne. Tego, że w zasadzie polecasz to i po prostu to jest twój zwyczaj? Nie, dla mnie to jest przede wszystkim potężny relaks, autentycznie. Zasypiasz? To jest coś. Tak, zawsze. To jest po prostu coś takiego, że ja tam się wyłączam i jestem... Ale coś specyficznego, jakiś konkretny zabieg, który bardzo lubię. Nie, no przede wszystkim polecił? Tak. Nie. Poleć. Depilacja na woska. Nie, ale przede wszystkim świadomość tego, że sama skóra sobie z kremami nie poradzi. PESEL-u nie przeskoczymy, jak to się mówi. Natomiast wiele osób popełnia błędy, na przykład, nie wiem, latem stosuje nie takie kremy, zimą stosuje nie takie kremy. To wszystko się gdzieś tam odbija i potem mówimy, nie ma efektu. W momencie, kiedy są to zawodowcy, to można się z tym o wiele lepiej czuć. Natomiast jest coś takiego, że nie wiem, jedni chodzą na siłownię, inni biegają. Ja też chodzę na siłownię, ale z drugiej strony lubię właśnie ten moment, kiedy całkowicie gdzieś tam, że tak powiem, odlatuję, wyłączam się. I jest to coś takiego fajnego, że w tej chwili to się zmieniło. Jest bardzo wielu panów, którzy chodzą do gabinetów kosmetycznych. Wszystkie, nie wiem, nawet mój znajomy mówił, że on sobie wyskakuje na kwasy. Ja nie wiedziałem, co to jest, a okazało się, że on sam się ostrzykuje. Kwasy LSD się zmieniło. Kwasy owocowe na przykład. Tak. Robert, ty też sobie fundujesz taki relaks, że idziesz do gabinetu kosmetycznego? Zdarzało mi się parę razy w życiu, ale nie robię tego regularnie. Natomiast najlepiej poprawia mi samopoczucie wizyta u fryzjera. I nie mam tutaj takiego stresu, tak, bo... Tak,
jak widać, ta moja fryzura jest szajbą związaną z 45 urodzinami. Ja sobie zetnę te włosy za 10 dni w dniu urodzin. Natomiast nic mnie tak po prostu nie relaksuje właśnie jak fryzjer i nic nie poprawia mi tak. Ja w twoim wieku też się tym bawiłem. Też miałem takie zadanie. Ale farbujesz włosy i masz z tego, rozumiem, fan, masz przyjemność. Teraz lepiej się czuję, samoocena wzrasta, tak? Mhm. I nie mam problemu z tym, że akurat u mojego fryzjera, u Bartka, siedzę patrząc na miasto i ludzie przechodzą i nie mam z tym problemu, że siedzi facet, po prostu jakiś niemęski, homoseksualizowany facet po prostu na fotelu fryzjerskim po prostu poddaje się zabiegom fryzjerskim. Czyli panowie, nie mam z tym żadnego problemu. No właśnie, żadnych problemów z tym, że mężczyzna może się upiększać, a okiem kobiety... Co sądzisz na ten temat, Hani? Ja jakoś mam ogromne szczęście, ponieważ w tym kraju, gdzie ludzie w ogóle o siebie bardzo mało dbają... To jest kwestia cywilizacyjna, w moim życiu są sami piekielnie zadbani mężczyźni. I ja po prostu, jak mężczyzna nie ma pedikiry i manikiry, to w ogóle nie rozmawiam. Jedna skórka u paznokcia, ja już mi się sobie tyfle i tu, piękna rączka. Chciałam powiedzieć tak, więc tak, skórka nie. Potem ja uważam, że, znaczy, farbowanie włosów różnie, znaczy, jeżeli się ewidentnie na jakiś, znaczy, jeżeli się nie ukrywa farbowanie, to tak. Że są, rozumiem, albo się nie ukrywa tego, że są siwe. Ale jestem za tym, bo są takie odsiwiarze, są takie płukacze, przynajmniej w Stanach, że te włosy wracają do swojego naturalnego koloru, trochę przynajmniej. I to jest fajne. Bardzo lubię, na przykład mam przyjaciół, z którym sobie siedzimy i on mówi tak, wiesz co, chyba sobie powinnaś botoks zrobić. Ja bym sobie niedługo zrobiłem, ja ty już robisz, ale nie, ja mam hyaluronowy tutaj w tych smakach. Jest to heteroseksualny, cudowny mężczyzna. I tak sobie gawędzimy. Ja mówię, ja robiłeś szyję, ostatnio mówi, nie, szyi to nie, także... Ale to oznacza, że mężczyźni przestają się tego wstydzić? Tak, oczywiście, że tak. Bo po prostu mężczyźni chcą teraz za wszelką cenę, ponieważ ten wzrósł tak strasznie próg estetyczny w ocenie, to znaczy żaden worowaty z ciążą spożywczą, flak, już niekoniecznie... Nie kręci. Niekoniecznie kręci, jest to zaniedbanie, prawda? To jest takie zaniedbanie. Zaniedbaniu tak. Mówimy nie. I w związku z tym mężczyźni popatrzyli w lustro i stwierdzili, że jeżeli natychmiast się za siebie nie wezmą, to będzie katastrofa, bo kobiety szalenie o siebie dbają. Wyglądają cudnie, Polki. Ja mówię, znaczy to z czym ja mam do czynienia, czyli duże miasto. I kobiety strasznie o siebie dbają, chyba najbardziej na świecie, bo jednak nie masz tylu stukniętych kobiet, które coś ze sobą robią w Stanach, co jest, znaczy ja nie mówię o Hollywood. Jest parę takich klubów jeszcze... w Warszawie, żebym pomyślał, że parę 19 i 20 trójek przesadziło bardzo mocno z zabiegami upiększającymi, tak zwane glonojady, ale to jest po prostu. Ale mężczyznom też się to zdarza. Nie, ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że powiedziała mi pani, która dolepia takie rzęsy, że mężczyźni sobie dolepiają te rzęsy, tylko rzęsy że też? Tak, sobie wklejają rzęsy z krótkiej norki. No dobrze, czy to już jest za dużo? Słuchajcie, czy wkleilibyście sobie rzęsy z krótkiej norki? Nie, ja bym chciałem powiedzieć, że dlaczego ja... Andrzej ma wklejone. Tak, ja mam wklejone z krótkiej norki. Natomiast, tylko w jednym oku. Natomiast nie, mnie się wydaje, że przede wszystkim mnie najbardziej się podoba tak zwane naturalne starzenie, czyli po prostu czyli w momencie, kiedy kosmetyczka wyjaśniła mi, że możemy dbać o skórę i ta skóra się staje o wiele fajniejsza z czasem, mimo upływu czasu, a nie botoksy, zastrzyki, kwasy i tym podobne rzeczy, które mają jedną wielką pułapkę, czyli są kosztowne i w pewnym momencie życia może się okazać, że nas na nie stać i wtedy to wszystko siada. Ponieważ to trzeba cały czas dostarczać. Natomiast dbanie o siebie, o ręce, o skórę, o brzuch, o dietę, te wszystkie rzeczy. Czyli botoksu byś sobie nie zrobił? No zdecydowanie nie. To skoro mówimy o siadaniu, to ja wstaję w takim razie i wędruję do kuchni. A ja wszystkim glonojadom dziękuję za uwagę. Wam również dziękuję. Dzięki serdeczne.